Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Mateusz Jabłonowski i pozdrowienia z ULA Szerbi. Podczas najbliższych 25 minut będę opowiadać trochę o błędach, o fakapach w Employee Advocacy. Podczas prezentacji, którą sobie zatytułowałem uroczo: Employee Advocacy 7 fakapów głównych. Podczas jednego z ostatnich szkoleń, które realizowałem, uczestniczka zwróciła mi uwagę na to, że na LinkedInie bardzo często mówimy o tym, co się nam udało, dzielimy się sukcesami. Jakimiś poradami, jak wdrożyć jakieś działanie w organizacji, czy właśnie różnymi historiami sukcesów. Natomiast bardzo mało mówimy o tym, co się nie udało i też jakich błędów unikać. A tak naprawdę taka wiedza, właśnie o tym, na co zwracać uwagę, jakie są najpopularniejsze błędy, czego unikać, na co może poświęcić trochę więcej czasu, planując działania chociażby w obszarze Employee Advocacy, dla osób, które zaczynają dopiero takie pro programy, takie działania działania w organizacji jest równie ważna, co wszystkie historie sukcesu, wszystkie historie opowiadające o tym, jak te działania wdrożyć. I Ja wybrałem na zaproszenie Sherby dla was siedem takich głównych fuck upów, o których dzisiaj będę chciał opowiedzieć. Więc zapraszam do zajęcia miejsc przed telewizorami, przed komputerami, przed czymkolwiek, gdzie nas dziś oglądacie. Mam nadzieję, że jednak nie przyda się popcorn, bo nie chcę, żeby to był roast, ale też od razu zaznaczam, że ta prezentacja nie ma na celu wytykanie żadnych błędów, bo część z nich zrobiłem je sam. Więc też chcę się podzielić dzielić swoim doświadczeniem właśnie na to czego unikać swoimi obserwacjami, jakie mogą być popularne błędy w employee adwokacji, no i na co warto zwrócić uwagę planując takie działania, żeby być po prostu mądrzejszym. Jak to się generalnie mówi, lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich i do tego was dzisiaj zapraszam, żebyśmy o tych błędach porozmawiali i zastanowili się jakich fakapów należy unikać. Więc tak, zaczynając, pierwszy z fakapów, który może się wydarzyć przy planowaniu działań employee advocacy, to jest po prostu nieodpowiedni moment na budowanie ambasadorstwa wśród pracowników. Ja miałem okazję wdrażać, koordynować, czy też po prostu konsultować z firmami wiele już takich działań. No i mam taką swoją teorię, która na ten moment nie jest poparta żadnymi badaniami, ale jedynie moją obserwacją i doświadczeniem że działania Employee Advocacy sprawdzają się przede wszystkim w organizacjach, w których po prostu dobrze się dzieje, czy w których wskaźnik zaangażowania, poziom zaangażowania jest na satysfakcjonującym poziomie. Co to oznacza dobrze się dzieje, co to oznacza, że jest na satysfakcjonującym poziomie? Nie znam odpowiedzi jednoznacznie na to pytanie. Na pewno wy reprezentując organizację, mając chociażby jakieś dane, jeżeli mierzycie zaangażowanie, czy po prostu obserwując nastroje wśród pracowników, czy to, co w firmie się dzieje, jesteście w stanie sami obiektywnie ocenić, czy jest to dobry moment na wdrażanie działań budujących ambasadorstwo pracowników w organizacji. Bo, tak jak właśnie mówię, naprawdę można sobie strzelić przysłowiowo w kolano. Wdrażając program ambasadorski w nieodpowiednim momencie, może w takim momencie, kiedy firma przechodzi jakąś restrukturyzację, może w momencie, kiedy po prostu dzieją się jakieś duże zmiany organizacyjne, kiedy widzimy, że część pracowników z jakiegoś powodu jest niezadowolona. Warto przed, jeszcze przed startem programu upewnić się, że jest to odpowiedni moment, że generalnie właśnie chociażby wspomniany wskaźnik zaangażowania w ostatnim czasie, nam nie spadł, czy jakoś znacząco się nie pogorszył. I dlaczego to, to właśnie też jest istotne, żeby o tym pamiętać. Bardzo często wykorzystuje przy różnych, w opowiadaniu o różnych działaniach employee-brandingowych taką anegdotę z gniełego jabłka. I trochę tak jest z pracownikami, których my zachęcamy do tego, aby byli ambasadorami naszej firmy. Że oczywiście powierzchownie może być wszystko ok i to, chociażby jak właśnie oni promują naszą firmę w mediach społecznościowych, jak my sami siebie promujemy w mediach społecznościowych, może wyglądać dobrze, ale jeżeli z tyłu jest coś nie tak, jeżeli właśnie Chociażby ten już wspomniany poziom zaangażowania, czy jakieś inne rzeczy, które dzieją się w firmie, sprawiają, że, że po prostu ludzie są mniej zadowoleni, mniej zaangażowani, mniej też czują jakąś koneksję z firmą czy, czy lojalność, to prędzej czy później to będzie też zbierać swoje żniwa w działaniach ambasadorskich. Więc pierwszy fakap to po prostu nieodpowiedni moment na wdrożenie działań ambasadorskich w firmie, nieodpowiedni czas, więc jaka z tego lekcja, taka, żeby po prostu przed wdrożeniem takich działań dobrze się zastanowić i przeanalizować sytuację w firmie, czy jest to jest ten czas na uruchomienie takiego programu. Lecimy dalej. Kolejnym fakapem, być może oczywistym, ale jednak bardzo często jeszcze popełnianym jest brak odpowiedniego, Onboardingu, wdrożenia, edukacji i też po prostu brak generalnie w trakcie trwania całego programu dostępu do wiedzy i informacji na temat, na temat firmy. Rozpoczynając działania ambasadorskie wśród pracowników, myślę, że każdy, kto chociażby jeden taki program miał okazję obserwować czy wdrażać, powie Wam, że koniecznym elementem jest. Zrobienie onboardingu dla osób, które tymi ambasadorami będą. Chociażby takiego podstawowego, jak przeszkolenie tych osób z Linkedina, jego funkcjonalności, czy chociażby z tego, jak budować swój profil na Linkedinie, czy chociażby trochę właśnie z inspiracji, pomysłów, wiedzy na temat tego, jak tworzyć sam content, jak go publikować, w jaki sposób, w jakich godzinach itd. Zawsze tutaj powtarzam, że my, HR-owcy czy marketingowcy, w kontekście mediów społecznościowych jesteśmy trochę w takiej bańce, ponieważ używamy tych mediów społecznościowych właściwie na co dzień. Jest to bardzo często jeden z naszych obowiązków pracy, jeden z elementów w ogóle naszej pracy to jest działanie w mediach społecznościowych. I tak naprawdę czasem zapominamy o tej drugiej perspektywie osoby która być może tych mediów społecznościowych nie używała nigdy. Ja pamiętam takie programy, czy, czy które właśnie koordynowałem, czy, czy w których brałem udział, gdzie pracownicy wraz ze startem programu dopiero zakładali konto na Linkedinie, czy chociażby inne historie, gdzie pracownicy wraz ze startem programu pisali swoje pierwsze publikacje na Linkedinie. I naprawdę czasem warto wziąć pod uwagę to, że, że wyjść właśnie z tej naszej hr marketingowej Bańki I uświadomić sobie, że nawet takie proste informacje czy proste wskazówki to jest coś, czego szczególnie na początku nasi ambasadorzy będą potrzebować. Cztery takie rzeczy, które ja obserwuję też w kontekście działań employee, adwokacji i zaangażowania pracowników w te działania, bo bardzo często dostaję takie pytanie, bardzo często w ogóle to pytanie się pojawia w kuluarach hr -owych. Jest to jedna z większych bolączek osób, które za te działania odpowiadają, czyli zaangażowanie prac ambasadorów, jak je utrzymać. Ja mam taką obserwację, że ten brak zaangażowania wynika głównie z takich czterech powodów. Po pierwsze, jest to niewiedza odnośnie tego, które informacje w firmie są publiczne, którym, o czym możemy pisać, czy jakiś nowy produkt, który wdrażamy, nowa usługa nie wiem, nowy rynek, na który wychodzimy, czy to jest informacja, którą ja się mogę podzielić, czy nie zdradzę jakiejś tajemnicy firmowej. Myślę, że szczególnie ci z Was, którzy reprezentują duże organizacje, czy chociażby spółki giełdowe, rozumieją, że rzeczywiście tych zależności w firmie jest bardzo wiele. I czasem naprawdę taka prosta, precyzyjna informacja do pracowników, że to jest informacja, którą możesz się podzielić, a to jest informacja tylko wewnętrzna, którą na ten moment musisz zachować dla Siebie jest bardzo istotna. Druga rzecz to jest przede wszystkim brak pomysłów i wskazówek odnośnie tematów publikacji, ale też wiedzy na temat tego, jak, jak działa sam LinkedIn znowu tutaj odniosę się do tej bańki. My wiemy, jak działa LinkedIn, jak przygotować publikację, że można tam dodać zdjęcie, wideo, ankietę. Że można być członkiem grupy dyskusyjnej, że można, nie wiem, oznaczać współpracowników, ale naprawdę nie zakładajcie, że wie to każdy pracownik waszej firmy, bo część z nich potrzebuje wszystkich tych informacji, zarówno tych podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych. No i oczywiście same te pomysły, wskazówki na temat tego, o czym te publikacje mogą być, jakaś lista wskazówek, takich właśnie, właśnie pomysłów, inspiracji dla pracowników o tym, o czym po prostu mogą pisać, czym się mogą dzielić. Kolejna rzecz to jest też strach i taka obawa przed, przed oceną, przed tym, że zrobię coś źle, że może popełnię jakiś błąd. I tak naprawdę to również wynika po pierwsze z braku wiedzy na temat tego, chociażby jak działają media społecznościowe, czy jak działa LinkedIn, jak działa jego algorytm, jakie są też standardy, czy jakieś wytyczne odnośnie publikacji i działania. Na tych portalach, no ale też przede wszystkim to wynika z braku takiej pewności siebie, która znów jest pokłosiem nieodpowiedniego przygotowania. No i oczywiście ostatnia rzecz to jest czas, bardzo istotna też, ale często pojawia się wśród ambasadorów, z którymi ja też rozmawiam, trochę taki wniosek, takie podsumowanie, że też nie zostali odpowiednio przygotowani na to, że te działania ambasadorskie zabierają tyle czasu. I to również jest pokłosie właśnie tych, tych braku tych informacji na samym początku, czy braku odpowiedniego wdrożenia kiedy jasno komunikujemy pracownikom, ile czasu tak naprawdę potrzeba na to, żeby być aktywnym ambasadorem w mediach społecznościowych, ile czasu to może zajmować tygodniowo czy miesięcznie, na co składa się ten czas, żeby też byli odpowiednio przygotowani do tego i żeby mogli to zaplanować, że powiedzmy, nie wiem, w tym tygodniu czy w tym miesiącu będą potrzebować x godzin na działania w ramach programu ambasadorskiego. Kolejny fuck up, który też bardzo często widzę. No to jest taki fuck up, chciałbym powiedzieć jeden z moich ulubionych, ale to w kontekście fuck upów może nie brzmi tak dobrze. No ale taki fuck up, który mocno dotyczy nas, charowców, właścicieli tych programów, ale też managementu. I tutaj proszę bardzo docenić moje umiejętności graficzne, ponieważ ten, ten fakap podzieliłem na dwie kategorie. Czyli pierwsza to jest fakap pod tytułem Pod latarnią Najciemniej. No i chodzi oczywiście nas, haerowców czy marketingowców, osób, które odpowiadają za ten program. Ja zawsze powtarzam i zawsze będę takiego zdania, że musimy być pierwszymi ambasadorami firmy w mediach społecznościowych, jeżeli chcemy kogokolwiek do roli takiego ambasadora przekonać. Jeżeli my nie będziemy w tym autentyczni, jeżeli my nie będziemy sami podejmować takich działań, jeżeli my sami nie będziemy aktywni w tych działaniach, nie będziemy wychodzić z różnymi ciekawostkami, inspiracjami, to będzie bardzo nieautentyczne i pracownicy będą od razu to widzieć. Więc pod latarnią naprawdę nie może być najciemniej i my jako ownerzy tych tematów, czy jako reprezentanci zespołów, nie wiem, employer brandingowych, hr marketingowych w zależności od waszej organizacji, powinniśmy po prostu świecić przykładem, ale z drugiej strony powinniśmy też bardzo angażować w te działania management. Ja też widzę właśnie na przykładzie tych programów, które, um, które sam obserwowałem, że jeżeli mamy zaangażowany management, który też pokazuje przykład swoim pracownikom, który też dzieli się inspiracjami, wiedzą, który publikuje właśnie różne rzeczy o swoim doświadczeniu, o swoim zespole, o swojej pracy na LinkedInie to to bardzo mocno wpływa na zaangażowanie zespołu i też na ich chęć do podejmowania takich samych aktywności. Plus też warto wziąć pod uwagę, że rynkowe badania pokazują, że niemal połowa kandydatów Szuka informacji o przełożonym w internecie przed zaaplikowaniem na ofertę pracy. I to jest też bardzo dobry argument do rozmowy z managementem, dlaczego oni powinni w tych mediach społecznościowych być aktywni, żeby właśnie dać się znaleźć potencjalnym nowym pracownikom z ich, z ich zespołów, co po prostu ułatwi rekrutację, no ale też ułatwi z biznesowego punktu widzenia zarządzanie jakimś procesem czy projektem poprzez właśnie to, że będziemy mieć zapewniony, Napływ odpowiedni pracowników. Lecimy dalej, bo czas goni. Kolejny błąd, czwarty, czwarty z siedmiu, to jest stawienie brandu firmy na pierwszym miejscu. No i tu mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany, ale bardzo mocno cały czas powtarzam i będę powtarzać. Generalnie employee advocacy nie jest tylko i wyłącznie o kreowaniu marki pracodawcy, o budowaniu marki pracodawcy, o promowaniu marki pracodawcy, tylko jest o budowaniu marki eksperckiej naszych pracowników i o budowaniu ich personal brandingu. I ja zawsze jak mówię o employee advocacy, czy w gronie HR-owym, czy wśród pracowników, czy wśród menadżerów, to zawsze mówię, że te działania w Employee Advocacy to jest tak naprawdę nic innego jak wsparcie pracowników w budowaniu ich personal brandingu, wsparcie pracowników w budowaniu ich marek eksperckich, co po prostu ma silną korelację z tym, jak ludzie postrzegają miejsce pracy, w którym oni pracują. I Employee Advocacy to naprawdę nie jest tylko promocja firmy. Nie możemy traktować tego działania jako takie właśnie robienie, tak jak tutaj na tym zdjęciu, z pracowników słupów ogłoszeniowych. Czyli nie możemy podchodzić do tego tak. Że będzie to tylko i wyłącznie kolejny sposób na promocję firmy w mediach społecznościowych. Naprawdę zachęcam Was do tego, żebyśmy podchodzili do Employee Advocacy w ten sposób, że jest to przede wszystkim wsparcie pracowników w budowaniu ich marek eksperckich i wsparcie pracowników w ich personal brandingu. Bo oni muszą przede wszystkim widzieć tą korzyść, ale też z racji, że tak naprawdę w Employee Advocacy opieramy się na ich profilach, na ich własnym brandingu. Na ich publikacjach w mediach społecznościowych, no to dla nas to będzie też z większą korzyścią, jeżeli od samego początku będziemy im komunikować, że my jako organizacja nie chcemy im niczego zabrać. Nie chcemy, mówiąc bardzo kolokwialnie, położyć łapy na ich profilach i teraz za pomocą ich profili docierać do naszej grupy docelowej. Ten komunikat naprawdę powinien być precyzyjny i powinien być właśnie odwrócony w tę stronę, że my chcemy ich wspierać w budowaniu ich personal brandingu i w budowaniu ich marek eksperckich na rynku pracy w mediach społecznościowych. No właśnie dlatego, że widzimy silną korelację pomiędzy tym, jakich, jak marki eksperckie pracowników wpływają na postrzeganie marki pracodawcy, dla którego, dla którego ci pracownicy, u którego pracują. Lecimy dalej. Piąty fuck up. To jest po prostu brak zaufania do ambasadorów. I to jest fuck up, który też bardzo często obserwuję, ponieważ no my często też już na samym etapie wdrażania tego programu, i chociażby ja zawsze mówię, że właśnie jednym z elementów wdrożenia takiego programu powinna być taka pielgrzymka po firmie i też próba właśnie zaangażowania w ten temat osób z innych działów. Nie wiem, z marketingu, z PR-u, komunikacji, oczywiście management, zarząd, ale także ze wszystkich innych zespołów, które w jakiś sposób mogą albo być tego beneficjentami, albo mogą chociażby nas wspierać w jakiś sposób, bo przez dostarczanie treści, też jakieś szkolenia, czy, czy jakieś, w jakiś inny sposób. No, i często tak naprawdę podczas takiej pielgrzymki możemy spotkać się z tym, albo też możemy się spotkać z tym brakiem zaufania w naszym dziale czy w naszym zespole, że właśnie nie ma tego zaufania do pracowników i że taka obawa, która, która się pojawia wewnątrz firmy, jest taka, że dajemy pracownikom jakieś narzędzie do tego, żeby oni mówili o organizacji w mediach społecznościowych. Natomiast no nie mamy do tego um, jakichś też takich sposobów na, na kontrolę tego na bieżąco. E, no i pojawia się właśnie wtedy zawsze taka, taka czerwona lampka, no jak my będziemy to kontrolować? No ja zawsze wtedy mówię, że jeżeli chcemy to kontrolować, to to nie jest proje advocacy. To nie są działania, które mają właśnie na celu wspierać pracowników w budowaniu ich pozycji eksperta, tylko to są działania, które mają na celu robienie z pracowników słupów ogłoszeniowych i to po prostu long termowo nie będzie działać, no bo nasi pracownicy nie będą mieć odpowiedniego zaangażowania, jeżeli się zorientują, że ta korzyść dla nich nie jest aż tak, aż tak widoczna. Więc zawsze powtarzam, że organizacja też musi być gotowa na to, żeby pracowników uzbroić właśnie w tą rolę ambasadora i, i dać im odpowiednią przestrzeń na to, odpowiednie e, narzędzia. Bo jeżeli tego zaufania nie ma, jeżeli my się boimy, że ci pracownicy napiszą coś, co jest nie po naszej myśli, jeżeli mamy taką potrzebę w organizacji, żeby to kontrolować, to po prostu tego nie róbmy, bo to nie wyjdzie. Lecimy dalej. Aha, jeszcze właśnie jedna rzecz to co może mocno przekonać czy chociażby zarząd, management czy też inne zespoły w organizacji, które właśnie o tym braku zaufania mogą nam mówić, może to być dla nich problem. To są przede wszystkim dane. Ja uwielbiam wszelkie raporty i dane również w kontekście employee advocacy. Pamiętam, że jak sam zaczynałem eksplorować ten temat kilka lat temu, to było bardzo ciężko znaleźć raporty, które by wprost mówiły o, o korzyściach wynikających z employee advocacy, ale też nie tylko dla HR-u, ale generalnie dla, dla brandingu firmy, dla marketingu, dla sprzedaży, ale w, w dzisiejszych czasach, w, w tym roku mamy już naprawdę szereg raportów, których możemy wyciągnąć dane i też za pomocą tych danych pokazywać korzyści decydentom w naszej firmie, dlaczego warto tym pracownikom zaufać i dlaczego warto w rolę ambasadorów ich wcielić. Szósty fuck up. Szósty fuck up to jest nakłanianie do bycia ambasadorem, do roli ambasadora i nagradzanie za każdą aktywność. Ostatnio usłyszałem coś takiego, Mateusz, a może my, żeby zachęcić tych pracowników do zostania ambasadorami, to wpiszemy im to do ich celów rozwojowych jako taki must have punkt. No, ja się oczywiście przeżegnałem, bo, bo oczywiście fajnie, jeżeli to by była jako jedna z opcji wyboru, na przykład pracowniku chcesz się rozwijać w ramach naszej organizacji no to tutaj masz kilka opcji do wyboru jednym z nich jest to że będziesz budować swój personal branding w mediach społecznościowych poprzez uczestnictwo w programie Employee Advocacy to jest fajne ale jeżeli my mówimy pracowniku chcesz awansować to w przeciągu tego roku musisz dołączyć do programu Employee Advocacy i opublikować nie wiem 30 postów no to generalnie strzelamy sobie znów w kolano. Każda próba nakłaniania pracowników do zostania ambasadorem, czy też każda próba nagradzania za, za, za pojedyncze aktywności, to jest strategia bardzo krótkowzroczna. Uwielbiam tutaj przytaczać taki efekt w psychologii dość mocno osadzony, który się nazywa efektem Sojera. zachęcam was, żebyście poczytali, a może też znacie, więc dajcie znać na czacie, który wprost mówi o tym, że generalnie kary i nagrody na ludzi nie działają, w sensie działają ewentualnie w bardzo krótkich, w bardzo, bardzo short termowo. A to, co działa właśnie na motywację pracowników w dłuższej perspektywie czasu, no to jest odpowiednie zaangażowanie ich, jakby w cały proces, nie tylko w ten efekt końcowy. Czyli nie tylko to, że dajemy im efekt końcowy w postaci jakiejś nagrody, którą otrzymają, jakiegoś benefitu, ale tak naprawdę budujemy ich zaangażowanie w całym tym procesie. No i w Employee Advocacy to jest niezwykle istotne, żeby to zaangażowanie właśnie w całym ich procesie podtrzymywać, budować, ale żeby też im, Uświadomić, że ta korzyść z tego programu to jest właśnie to, że, że budują swój personal branding, który de facto później z nimi zostanie. Jakby niezależnie od tego, czy oni z naszą organizacją się rozstaną za jakiś czas, czy nie, to jakby my tego im nie zabierzemy. No i ostatni z fuck upów. Siódmy fakult główny w employee advocacy to jest po prostu niedoszacowanie wysiłków, jeżeli chodzi o zarządzanie takim programem. No i też brak codziennej komunikacji, ciągłego budowania zaangażowania. Słuchajcie, powiem wprost: employee advocacy to jest naprawdę kawał roboty. To jest wiele różnych działań, o których trzeba pamiętać. To, jest, to są przeróżne obowiązki. Ja tutaj wypisałem kilka takich przykładowych rzeczy, które robi Owner programu Employee Advocacy w organizacji. Chociażby, właśnie nie wiem, napisanie kilku przykładów postów dla ambasadorów, stworzenie grafik, odpowiadanie na pytania ambasadorów, wyszukiwanie inspiracji, animacja, zarządzanie hubem treści, jakieś uzgodnienia, przeprowadzanie spotkań. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo pracy, i też trzeba mieć o tym świadomość, że jeżeli nie mamy zasobów w organizacji, nie mamy kogoś, czy zespołu, czy osoby, która mogłaby codziennie tym tematem się zająć, która mogłaby e, naprawdę codziennie poświęcać część swojego czasu w ramach obowiązków na to, żeby animować społeczność, żeby wyszukiwać ciekawe treści, żeby, e, żeby proponować jakieś publikacje, żeby odpowiadać na pytania ambasadorów, to po prostu w to nie idźmy. Bo jest ten program, zawsze powtarzam, w employee bendingu generalnie te kategorie projektów mamy różne. Mamy takie, które są kampaniami, gdzie wiemy, że coś na przykład startuje w tym miesiącu, w tym miesiącu się zakończy. Przez ten czas będziemy potrzebować może właśnie jakiegoś dodatkowego wsparcia czy dodatkowych mocy przerobowych, ale mamy też takie działania jak employee advocacy, które generalnie jak wystartujemy, to już to będzie trwało, nie ma tej daty końcowej. Dlatego warto zapewnić odpowiednie zasoby. No albo właśnie zastanowić się, czy w tym momencie w naszej organizacji mamy w ogóle miejsce na to, mamy przestrzeń na to, żeby taki program uruchomić, bo bez tego codziennego zarządzania, naprawdę codziennego zarządzania tą grupą ambasadorów, bez tej codziennej animacji, uważam, że taki program po prostu, po prostu nie wyjdzie. To trzeba cały czas podgrzewać, cały czas dopalać. Cały czas proponować nowe rzeczy, komunikować i tak dalej. No, i to tak naprawdę było wszystko, jeżeli chodzi o, o fakapy w Employee Advocacy. Oczywiście nie są to wszystkie fuck-upy, które mamy. Jak się przygotowywałem do tego, do tego wystąpienia, to zrobiłem sobie taką listę. Wyszło mi ich 20, ale oczywiście tutaj mamy ograniczony czas. Część też udało mi się połączyć właśnie w grupy. Więc uważam, że to są właśnie te takie naj, naj, najczęściej powtarzalne, ale też takie, których negatywny impakt może być bardzo duży. Ale jestem też bardzo ciekaw Waszej opinii. Więc proszę dajcie znać na czacie, jakie wy jeszcze widzicie fakapy w Employee Advocacy. Zachęcam też was do tego, żeby się podzielić jakimiś fakapami, które wy zrobiliście. Bo naprawdę nie ma nic złego w tym, że przyznajemy się do błędów. Jeżeli potrafimy też się czegoś na, nich, na ich podstawie nauczyć, ale też jeżeli właśnie dajemy innym możliwość, żeby się od nas na, na, na tym błędzie nauczyli. Więc zachęcam Was do tego, żebyście teraz na czacie napisali, czy Wy widzicie jeszcze jakieś fuck-upy w Employee Adwokacji, e, lub też na bazie właśnie swoich doświadczeń, swoich obserwacji się tym podzielili. Ja dziękuję bardzo, jesteśmy oczywiście w kontakcie e, i, i do usłyszenia. E, dzięki.